teraz tak, to odkładam i zabieram się za kolejny szybki layout. Tylko przejrzę mapki. Tak sobie pomyślałam, że jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy odnośnie zdjęć. Na chwilę będę cicho, bo muszę wziąć to wyrównać. Muszę się skupić na tym. Linię horyzontu ogarnęłam. No. Na przykład przy zdjęciach takich jak to z horyzontem i biorąc pod uwagę zabawę z kredkami, możecie wziąć i wykorzystać na przykład polowanie linii poziomych. Możecie wykorzystać szczoteczki i tusze i blendować tło. No, możliwości jest wiele i ja sobie pomyślałam, że może po prostu tak powiem, użyję pasów farbnych tych. Tylko muszę wziąć sobie tutaj mniejszą pomoczkę. Najulubieńszą. No nie wiem, czy to zagra, ale chcę spróbować, więc zobaczymy. Może najpierw wezmę, wykorzystam. Kolorystycznie prawie, więc będę musiała trochę nad tym popracować, ale zdaję to egzamin tak jak chciałam, więc że tak powiem, w to pójdę.
widać, ale farba jest jeszcze mokra. To mi będzie wysychać, a ja sobie w międzyczasie przygotuję podkładkę. Na to, co chciałam Wam przekazać, czyli biorąc pod uwagę to, jak ja tworzę, tak, jak to wygląda dla mnie, to ja czerpię inspirację ze wszystkiego. Czyli na przykład patrzę na zdjęcie i myślę, co mogłabym użyć, powielić, wykorzystać. Patrzę na kolory bądź na desenie. No i tu w tym momencie wykorzystałam ten gradient przejścia nieba. Dlatego tytułem będzie inspiracja. Layouty są za trudne i nie ma czasu ich zrobić, bo ja podczas 2 godzin zrobiłam 3. Ale to tylko dlatego, że nie musiałam dobierać papierów. Naprawdę, mówię Wam.